Dzień dobry, cześć i czołem, kluski z rosołem. Z tej strony Luxor i witam was w kolejnym odcinku z Bimagi Drive. W tym odcinku zobaczycie prasę hydrauliczną, która dwukrotnie zagrała główną rolę na moim kanale. Tym razem jednak w kooperacji z nową modyfikacją na włoskie auto, jakim jest Fiat 124 oraz Fiat 125, na których licencji zbudowano wiele innych modeli, takich jak UAZ czy kultowy Fiat 125P. Na początek więc doskonałym pomysłem będzie umieścić to właśnie auto do naszej prasy hydraulicznej, by zobaczyć, jak spisze się po nadanym nacisku od góry, który za chwilę wywoła właśnie prasa na to niebieskie auto. Przy okazji z tyłu widać nie lada rodzynka, ale do niego przejdziemy za chwilę. Posłuchajcie teraz, jak odpala się silnik w tym ciekawym pojeździe. I kręci, kręci i właśnie to jest ten problem, bo żeby go do końca odpalić, to trzeba kliknąć jeszcze raz V. O, bo inaczej będzie tak kręcił, rozruchnić coś nie bardzo, nie wiem, Bendix wyskoczył i wrócić nie może i kręci, kręci, mimo że obroty już tam były, 800 albo 700, no ale nie, może coś z instalacją elektryczną. No więc jeżeli chodzi o modyfikacje, to przed wami w tym momencie to VAS 2101, jeżeli się nie mylę. Też nie jestem super znawcą akurat tych samochodów, ale jedno jest pewne, ten rodzynek, który tam stoi, nie jest polskim samochodem. To jest po prostu samochód produkowany w Polsce na włoskiej licencji. Nie mówcie więc, że maluch czy ten samochód to jest nasz polski samochód, bo tak nie jest. To po prostu włoskie auto, które produkowano w Polsce. No cóż, tak swoją drogą zrobiłem sobie tutaj taką ładną rampę, nie wiem czy zauważyliście. W poprzednich odcinkach, w których występowała właśnie prasa hydrauliczna, takiej rampy nie było. Ja ją skonstruowałem, na pewno już zauważyliście, tutaj jest taka, o, takie metale tutaj leżą. No i na nich, jak się zespawnowało taką rampę, to było zupełnie co innego, można było to drewno zrzucić, ja zrzuciłem, położyłem i gra gitara. No to zobaczmy. No i właśnie, z rampą jest jeden problem. W dalszym ciągu ona nie zgniata do końca, chociaż teraz jak jest ta rampa na dole, to trochę lepiej to wygląda. No więc ponawiam moje pytanie. Jeżeli ktoś z was modyfikuje lub tworzy modyfikację do tej gry, chętnie chciałbym, żeby ta rampa niżej schodziła, a może nawet udałoby się stworzyć taką modyfikację dla Luxora na odcinki. Jeżeli ktoś z was tworzy pojazdy, to na pewno temat będzie dla niego bardzo prosty. Poszukuję rampy, prasy hydraulicznej z rampą właśnie, żeby to można było fajnie, fajnie zrobić. Jeżeli ktoś z was potrafi, to na pewno wie, co potrzeba. No i właśnie, czas na jamnika, bo tak się na to mówi. Samochód nietuzinkowy, dość ciekawy, zwłaszcza jego liczebność tego pojazdu, niezbyt duża zresztą. I ten sam problem z odpalaniem, posłuchajcie. O, ten odpalił, ale ten odpalił bez klikania dodatkowego, czyli ten akurat tego problemu aż tak nie ma. Spróbuję jeszcze raz. O, ten odpala, ale tamten kręci bardzo długo. Z ciekawości wyłączę w nim silnik i zostawię go na rozruchniku. Zobaczymy, jak długo będzie kręcił, może w końcu przestanie. O, kręci. Dobra, to niech on sobie kręci. A my tymczasem jamnika podstawiamy na prasę hydrauliczną i zobaczymy, jak jamnik z tego wyjdzie, ponieważ prawdopodobnie rozgniecie go do tego samego momentu, co to niebieskie auto, ale potem nałożymy na tego jamnika właśnie tamtego niebieskiego i zgnieciemy obydwa. Mało tego, za chwilę wybierzemy coś bardziej krwiożerczego, coś zdecydowanie większego, a tam kręci, kręci. Nie wykręcisz. O. Teraz nie odpala. O kurcze. O, ruszył. Chociaż nie ukrywam, że były małe problemy. O, nachodzi zgniot. Aż rampa się trochę zruszyła. No i jak widzicie, brakuje tego jeszcze. Tak może, żeby o jeszcze kawałeczek w dół, tak przynajmniej na wysokość tego zderzaka tutaj, żeby aż tak nisko poszło. Bardzo chciałbym, żeby tak było. Teraz lecimy do góry. Podnosimy dziada ufoluda, pięknie zgnieciony. O, trochę dach wyszedł. To może go złapiemy tutaj za przód bardziej. O, świetnie. Środek ciężkości dobry. My chcemy cię zgnieć, chociaż bokiem też mógłby zostać. Też ciekawe to nawet by było. A może następnym razem coś tu bokiem postawimy. Proszę bardzo, jest jeden na drugim. To trochę podchodzi pod... O, już spadły.
To trochę podchodzi pod złomowanie pojazdów. No dalej, bo ej! Zostań tam! Zostań tu. Dobrze. Nie ma schodzenia. Na ręcznym go tu. No to w dół. Teraz będzie dogniot. Dogniatamy, dziady. O, starocie się gniotą. No teraz to jest na co patrzeć. Chociaż... Hej, on go w ogóle zmiażdżył. Ojoj, co tam się dzieje? Do góry. Jak je dogniotło. Mor! O rany. Silnik z ciężarówki w takim samochodzie. W ogóle wentylator z przodu nie działa. Wiskoza w sensie. Bardzo śmieszny. Ten środek ciężkości. Co to za sprężyny są z przodu, że on tak tyłek jest na dole, a ten... Dobra, drodzy widzowie, jeżeli chcielibyście zobaczyć właśnie odcinek dedykowany do Fiata 125P, to dajcie znać w komentarzach. Na ten odcinek już myślę, że więcej się pokazywać nie będą, bo inne samochody czekają w kolejce na prasę hydrauliczną, a jest tutaj kilka pomysłów, które chciałbym tu teraz umieścić. I zobaczymy, co teraz z tego wyjdzie, bo są trzy samochody. Jeden na drugim, w tym ten piękny kombi. Wszystkie mają odpalone silniki, więc jestem ciekaw, co z tego wyniknie. No to co? W dół. Poszło. Leci w dół. O, jestem ciekaw, co to będzie. O, już gniecie, gniecie. Ach, słyszę pękające opony. Ona dalej chce zgnieść. Już tu się zatrzymała, zobaczcie. Cuda się dzieją, zaraz nam skraszuje, wystrzeli grę. No to puszczaj, do góry. Podnosimy do góry. Myśmy już to sprawdzali na jednym z odcinków, ale chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, bo to było fantastyczne. Może nawet stać tak jak teraz. Doskonale. No to w dół. Leci. W spowolnionym czasie, żeby to ładnie zobaczyć. Zgniata. O, przyjrzyjcie się tym szczegółom. Szyby puszczają. Ojej, widzę silnik, zobaczcie, widzę silnik tam. Nie daje rady. Zgniatarka nie daje rady. Zobaczcie, ugięła się bardziej z lewej strony, a z prawej strony już nie. I tu jakaś tekstura wystrzeliła w powietrze. Czy auto jest dalej jezdne? Zaraz się opuściło. No to do tyłu. Działa. Oho, działa. No jest dość mocno zgnieciony. O, coś tu się rozsypuje z niego. No jak widać, liczba FPS-ów do zbyt wysokich nie należy. Ugniemy, trochę zdemontujemy, cyk, fuch, zara, bardzo dobra robota, proszę bardzo. O, i już jest w środku. Przestawimy go trochę tutaj jeszcze. Panie, całość tu się przestawa, dawaj tam, wjeżdżaj. O, proszę bardzo, wciśnięty. To jak on się zgniecie, to ja nie wiem, sprawdzamy. Puszczają szyby. O, jak poszło w dół, tu będzie najciężej. Ojoj, oj, ale go zgniatło. No! Cargo z tyłu się otwiera, więc jest dobrze. Śmieszne. Oj, niedobrze wygląda, bardzo niedobrze. Tak wygląda Gavril po bliskim spotkaniu z prasą hydrauliczną. Myślę, że teraz możemy wybrać coś innego, a będzie to... pociąg. Pociągu jeszcze nie było. Czy on się zmieści? Ale zróbmy, sprawdźmy. No, może być problem, żeby... Nie, no, pociąg się nie zmieści. Chociaż... Nie, pociąg jest za duży, żeby tu wlecieć. Przyczepa kempingowa już była, ale czy taka sama? Tego jeszcze chyba nie było, bo była taka w formie vana z przyczepką z tyłu kempingową, z takim domkiem, więc... Karton, dosłownie karton. To się tak gniecie pięknie. No i tyle, nie ma. Ale się pięknie rozgniótł. No to co powiecie na piłkę, taką do grania, tylko trochę większą, bo do grania samochodami. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, gdy prasa hydrauliczna się z nią spotka, bo tego jeszcze nigdy nie testowałem, więc zobaczmy. Jestem bardzo ciekawy. Gniata się tak jak ten, a czy pęknie? Nie, to tak po prostu się zgniotła, tak trochę satysfakcjonująco, ale czy po powrocie ona zwróci do swojego kształtu? Tak. Piłka sobie tak po prostu wróciła. A tutaj mamy troszkę sianka, a na nim jest wózek sklepowy z kartonikiem, który wypełniony jest prawdopodobnie niczym, bo w środku nie widziałem, żeby cokolwiek było, więc mamy pusty kartonik taki, wózek oraz sianko. Zobaczmy, jak to zareaguje z naszą prasą hydrauliczną. Leci w dół i spotkanie. Sianko się ugniata. Raczej można było się tego spodziewać, a wózek... O!
Wózek tak zareagował dziwnie, bo słyszałem dźwięk pęknięcia opon. Chociaż wózek sklepowy nie ma opon takich zwyczajnych, więc dość ciekawa sprawa. Teraz, gdy idzie do góry, to widać, że trochę tam puściło, wózek odjechał. Czy spodziewalibyście się tutaj domku albo takiego składzika? Myślę, że ja też bym się tego nie spodziewał, ale to doskonały moment, żeby to właśnie sprawdzić, jak taki domek, składzik, czy też takie miejsce warsztatowe wyglądałoby właśnie pod naszą prasą hydrauliczną. Czy ona w ogóle da radę to zniszczyć? Nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Czas najwyższy to sprawdzić. Leci w dół. Zaczyna. O, ma problemy. Jest utrudnienie. Oj. Ugniata, ale z problemami. O. Dobrze, daję radę. I skończyło, ale w ogóle zobaczcie, że prasa trochę się uniosła. To też może dlatego, że domek, składzik, on jest generalnie przytwierdzony teraz do ziemi, dlatego żeby nam nie uciekł czy coś takiego, może żeby się gra nie skraszowała, tak zrobiłem. Warto powiedzieć, że ona jest za słaba, ta prasa, zdecydowanie. Trzeba zacząć zbierać na nową, jakąś mocniejszą, żeby więcej ton było. Za mało ton ta robi. O tak, to dobre stwierdzenie. A na koniec myślę, że można zrobić coś bardzo grubego. Zobaczcie zresztą sami, jakie tu są pojazdy i obiekty. Przede wszystkim mamy 3 pojazdy ustawione bokiem, a na 2 z nich znajduje się Ibishu Pigeon. To to auto, które ostatnim razem naprawialiśmy na naprawach blacharskich. Ale to musi wyglądać na pewno pięknie, gdy zacznie być rozgniatane. Mało tego, znajduje się tutaj również piękny offroadowy duży samochód, taki powiedzmy BMW, a na nim tak ładnie przyczepione pianino, fortepian, czy coś tego rodzaju, klawiszowy instrument i tyle w temacie. Ale on gra muzykę, więc dawaj go tutaj, dawaj, odpalimy go. Niech gra tą symfonię podczas tego zgniotu. Gdzie to teraz zaczepić? O, gra. No to co, jesteście gotowi? To może być dobre. Ledwo zajechał w dół, już takie rzeczy się dzieją, no. No to dawaj. No i zobaczcie co się dzieje. O! Full total. Wszystkie samochody miały odpalone silniki poza tym terenowym i tym żółtym. W ogóle zobaczcie, jak dymek zaczął lecieć. Samochody właśnie zostały rozgniecione. No nie powiem, że działo się fajnie. Z prawej strony działo się fajnie. To pianino też fajnie wystrzeliło. Wszystkie samochody pogasły kompletnie. Żaden już nie działa. Rozgniot był naprawdę mocny. Samochody mocno zgniotło. Pięknie to wygląda z tym, że jak mówiłem, prasa hydrauliczna jest bardzo słaba. Ona mogłaby... Zaraz ją do góry daj tutaj. Ona ma tu mocne ograniczenie. Mocne. No przydałoby się, żeby czasem niżej. Zobaczcie, co tu się stało w ogóle. Jakie to spłaszczone teraz wszystko jest. I gdyby teraz na to nałożyć na przykład to auto... O, no tu... No dobra, to się nie udało, ale mogło się udać. Miało szansę, żeby się udać. Było blisko, żeby się udało. Jest żółty zahaczy, o. Coś tam delikatnie, o. A patrz, jak go teraz pięknie spłaszczyło. Dopłaszczyło nawet tamten. I taki ładny samochodzik z tego wyszedł teraz. Wszystko usunąłem, zostawiłem tylko to. Tak więc, drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach oraz zagłosujcie na ankiecie, która wyświetla się teraz po prawej na górze, czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków tego typu, ale zatytułowanych tak jak te pozostałe, bo tam było coś w rodzaju właśnie złomowanie samochodów albo właśnie zgniatanie samochodów, więc myślę nad tym, żeby któryś z tych tytułów wybrać i zrobić to właśnie w takich częściach, jak na przykład właśnie realistyczne zderzenia samochodów w ruchu ulicznym czy coś takiego. Tylko tutaj byłyby właśnie złomowanie samochodów zdezelowanych, powypadkowych i tak dalej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc jeżeli tak, to też napiszcie, dopisując tak też do odpowiedzi na moje pytanie, jeżeli już będziecie odpowiadać. Tak więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem!